Siemanku, dzisiaj zagramy w wężyki. No, w UFC w następnym odcinku jutro zagramy. Jednak. No i po prostu zaraz zaczniemy. Dobra. I tutaj sobie zagramy. I spróbujemy być naprawdę duzi. Mam nadzieję, że mi się uda. Miałem 43 tysiące niedawno. To mam nadzieję, że wygram. Znaczy, dam radę przynajmniej do 50 dojść. Więc po prostu lećmy. I mam nadzieję, że naprawdę do 50 dotrę. O kurczę. Nie wymyśliłem tego. Dobra, jeszcze raz. Jak widzieliście, zawsze od małego zaczynam. I po prostu zabijam gościa i po prostu go zjadam. Tak jest najlepiej, bo oni za wami lecą. I wtedy tylko największego się wybiera i wtedy się zabija. A jak już zjecie coś, to już oni za wami nie będą lecieć. Kurczę. Naprawdę ciężko, ciężko, ciężko. Ale kilka prób trzeba mieć, żeby być tym największym. I teraz mi się na pewno uda. Dobra, zabiłem jakiegoś. Oczywiście przypadkowo. Dobra, dobra, dobra. Ojoj, chyba go nigdy nie zabiję. Dobra, jest! Bo jestem za mały jeszcze na to owijanie, dlatego myślałem, że już go nie zabiję. Bo był trochę większy ode mnie. A w ogóle rozgryzłem, dlaczego zabijam się zawsze przy dużych, jak już jestem duży. Dlatego, że po prostu mam bardzo słaby skręt i jak w ostatniej chwili skręcam, to nie wykręcam. Jednym słowem, i po prostu jak nie wykręcam, to po prostu się wtedy zabijam. Dlatego dużym naprawdę ciężko sterować, bo naprawdę skręca naprawdę pomału. Nie tak jak mały. I dlatego mi tak się robi. Widzicie, coraz wolniej skręca głową, i wtedy coraz wolniej skręca, i dlatego przegrywam, kiedy jestem naprawdę duży. Kiedy miałem właśnie te 44 tysiące w tym wężyku, to wtedy po prostu przegrałem, bo ledwo co skręcałem już. I po prostu to jest chyba tak ustawione, żeby po prostu być większym, żeby nie być już większym. Jeżeli ktoś był większym, no to naprawdę jest kozakiem, jak był powyżej 40 tysięcy, bo naprawdę jest ciężko dobić nawet do 50. Chociaż może gdybym się postarał, to może bym dobił, ale zobaczymy. Ale w to wątpię naprawdę, bo jest naprawdę ciężko, żeby w ogóle taki myk zrobić. Tego nawet nie owijam, jednak sam się zabił. Niech go zjedzą, będę miał większe wężyki do zjedzenia. Zauważyłem też to, że oni sami o siebie się nie zabijają. To też jest trochę chyba dziwne. Tak mi się wydaje, że oni sami o siebie nie zabijają się, bo nigdy nie widziałem, żeby ktoś kogoś zabił tu. Tylko ja tutaj jestem takim zabijatorem. I owijam wszystkich. Jak? Dlaczego on mnie zabił? Nie mam więcej pytań. Skina zmienię. Może będzie lepiej. Dobra. To niebieski i zielony. O. No i fajny wyszedł. Dobra. Dobra. Różowy będziesz mój. Dobra, mamy go. Pyk! 7 minut pewnie jeszcze nie minęło, więc może trochę nadrobię.
Dobra, mamy to. Ale fajnie już to wygląda, aż oczy tak mienią się, bo te kolorki się tak nawzajem. Patrzcie, to one. Poczekajcie. Zakręcimy. Jak iluzja. To jest dobre słowo. Ajajaj, za dużą przerwę zrobiłem. I przepiękna iluzja. Zarąbiście. Wow. Widzicie to? Kozackie. Dobra, lecimy, zabijamy kolejnych. Może jak będziemy duzi, tak zrobimy i wtedy będzie na pewno kozacko to wyglądało. Nie wiem, dlaczego w ogóle tego małego owinąłem, ale szkoda mi się teraz go zrobiło. No i niestety po nim. Dobra. Dobra, zabity. Wow! Już myślałem, że ja przegram. Dobra. Nie! Dobra, w online zagramy. Tutaj mam większego, lepszego znaczy neta, bo jestem po środku, więc po prostu tutaj sobie zagramy. Dobra. O ty! Zjadł mój lunch. Zabiję cię. Chodź tutaj. O! Ja chciałem go zabić, on mnie zabił. No jaki w tym jest sens? Nie tu! Jak tu się zabija? Nie chciałem cię zabić, człowieku. A dobra tam. Ziu! I zabijam się, zabijam. Pyk! Bo ja chciałem w online, ale już się przyzwyczaiłem, żeby tutaj, tam na dole grać. A chcę tutaj grać. To jest zupełnie odwrotnie. Specjalnie Ej, no prawie go zabiłem. Jest! Kurczę! No strasznie ciężko. Wow! Ale mi się zacięło. Wow! Penerek. No. Tu mają 26 tysięcy największy. To ci ja miałem, byłem jeszcze większy, na to wychodzi. Jest! Zabiłem go! W online naprawdę ciężko zabijać wężyki. Bo to inni ludzie w to grają, więc dlatego. Ale da się. Haha! Mój lanczyk! Jest! Rosnę jak na drożdżach. Dobra. Gdyby nie przyspieszył, bym mógł sam zginąć. Znaczy, gdyby nie przyspieszył, to ja bym nie zginął, ale on też by nie zginął. A że przyspieszył, to... O, właśnie widzieliście. Gdybym go w ogóle zostawił, to bym nie przegrał, a tak to przegrałem. Zmienimy kolorki. Jaki tu może na kolorek wziąć? Te i czerwony, o. Albo wiem. Raz, dwa. Okej. O, teraz jest fajniejszy. I tutaj sobie zagramy. Ile w ogóle mamy? 9 minut. To na luziku zrobimy, spróbujemy największego. Wow, ten naprawdę był duży. Znaczy duży, długi. Ale spokojnie, ja zaraz będę tutaj wielki. Hop, hop, hop. Bang. Mamy go. Dobra, teraz... Wow, dwóch naraz zabiłem. Prawie sam się zabiłem przy tych dwóch naraz, ale zabiłem. To jest ważne. Naprawdę ciężko się robi. Szybka akcja i po wężyku. O, pewnie z Balpul. No, już chyba mu odpuścimy. Jak się wywią... O,
Sam się zabił, biedak. Samobójstwo popełnił. A mógł jeszcze te kilka sekund żyć. Dobra. Dobra, już go odpuścimy, już mu sami się pokręćmy. No niestety też ten nie przeżył. O, 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 o. Hop. Bang. Dobra, teraz ty. Niebieski. No. Tego niebieskiego muszę owinąć, bo go się boję. Bo może mi wejść pod głowę. I przy okazji może mogę przegrać. Tych sprinterów się najbardziej boję. Tych powolnych to tak się mocno nie boję jak tych sprinterów. Wow! Uff! Mam go. Dobra, już nie ma szans. Prawie Niemiec mnie pokonał. Znaczy Niemiec, tego nie wiem, ale ma flagę Niemców. Dobra, kręcimy też się. O! Odpuścił już sobie. Wow! Dobra, już chyba trzeba większe kółka robić. Jeszcze większe będzie trzeba robić. Ale to zaraz porobimy. I będziemy liczyć wężyki. Dwa zdechły, czyli pięć było. Dobra. Czyli 5 było. I będziemy próbować pobijać rekordy. Moje oczywiście. Najwięcej tak naprawdę nie wiem ile, ale tak po prostu będziemy sobie próbować jak najwięcej łapać. Dobra. Dobra, 7 mamy. Dobra. Czyli o 2 więcej owinąłem. A w ogóle zauważyliście to, że jak tak krążę, to coraz więcej wężyków się robi obok mnie? Ja to zauważyłem. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No, ładnie urósł ten pomarańczowy. No co, już ci odpuszczę, no. Wygrałeś mu. Co? To jest niemożliwe, nie? Tu się nie da być naprawdę dużym, takim wielkim. 44 tysiące to mój rekord. Jak ktoś był w stanie pobić ten rekord, to jest naprawdę kozak. Bo ja akurat nie mogłem. Nie można pobić... Znaczy, można pobić ten 44 tysiące, ale ja nie dam rady. Moim zdaniem nie ma szans... Ale ktoś taki jak na przykład umie w to grać, no to może to pobić ten to. Więc naprawdę nie tu. Gdzie tu można się zabić? O, py, dobra. Już się przyzwyczaiłem, żeby tam po prostu klikać. Dobra, lecimy. Teraz tutaj próbujemy być najwięksi i zakończymy ten odcinek. A jutro UFC. No kurczę! Dobra, online gram. Dobra, zakończymy ten odcinek, bo
Albo jeszcze jedną rundkę. No, muszę przynajmniej być większy od tych małych, no. W końcu! 15 minut, ale damy radę, damy radę. Ale odsuńcie się. Wiem, że tam gościa zabiłem, ale nie chciałem tam iść, bo by mnie owinęli. Widzicie to w ogóle, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, idę stąd. Jak tu stąd wyjść? Dobra, wyszedłem jakoś. Z tego wszystkiego. Jak ktoś mnie zabije, to już go nie będę lubić. Dobra, zobaczymy długość swą. Okej, jestem dosyć spory. Aj, myślałam, że nie skręci. Wyszedł. Szkoda, szkoda. Ślimak, jesteś mój. Kurczę, ucieka. Dobra, to on dzisiaj nie będzie moim lunchem. Oh yeah! Ale już mnie wkurza ten ślimak, nie? To jest normalnie katastrofa z nim. Kurczę, no dobra, no to tym przykrym akcentem, że skończyłem swój żywot wężyka, no to zakończamy ten odcinek, więc trzymajcie się i cześć.